Niecodzienna wizyta oraz niecodzienny gość. 14 marca gminy Brzostek odwiedził wicewojewoda podkarpacki Paweł Bartoszek. Swoją wizytę rozpoczął w Urzędzie Miejskim w Brzostku, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie nowej części tego budynku. Następnie spacerem przez ulicę Legionów dotarł do samodzielnego, gminnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej, gdzie również nastąpiło otwarcie nowo powstałej części rehabilitacyjnej. Brzostecka obwodnica to kolejny gorący temat, który również został poruszony. Wojewoda na miejscu mógł zobaczyć, jakie znaczenie ma ona dla miasta i jaką daje szansę na rozwój. Następnym punktem wizyty była budowana w Skórowej droga gminna. Na koniec odbyło się spotkanie w Przyczycy, która zrobiła na wojewodzie ogromne wrażenie. Z uznaniem spotkała się perspektywa odnowy zabytkowych budynków i odtworzenie pięknego kompleksu dworskiego. Na koniec wojewoda odwiedził warsztaty wielkanocne, gdzie podziwiał wileńskie palmy robione przez palmiarki z Miejsza Goły i malowane pisanki z Pokucia, które ozdabiały mistrzynie z Kołomyi. Co pan sądzi o zbudowanych rozwiązaniach komunikacyjnych w Brzostku? Szanowni Państwo, no jestem pełen podziwu, naprawdę, bo już rozmawiałem tutaj z panem burmistrzem, że no jesteście bardzo fajnie skomunikowani. Jeżeli chodzi o ciągi, o drogi, o ciągi piesze w Brzostku, to bardzo fajnie to wygląda. Panie burmistrzu, serdecznie gratuluję. Cóż można powiedzieć? No, z tego, co pan burmistrz mówił, walczycie o kolejne pieniądze, macie zaplanowane pieniądze w budżecie, chcecie pozyskać pieniądze z budżetu państwa, chcecie pozyskać pieniądze z odblokowanych już funduszy unijnych, także no, tylko tego wam życzyć, bo widzę, że te pieniądze nie są tu marnowane, są dobrze zagospodarowane, także gratuluję Radzie, gratuluję panu burmistrzowi, no i myślę, że w najbliższym czasie będzie tylko lepiej. Czy pańskim zdaniem uda się uzyskać kontrakt na rehabilitację naszemu samodzielnemu gminnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Brzostku? Proszę Państwa, kontraktowanie to jest dosyć skomplikowana procedura, bo to wszystkie formalności, które nie są tak proste, to również terminy, które nie zawsze są dogodne dla tych, którzy by ten kontrakt chcieli uzyskać, ale ja jestem w chwili obecnej przekonany, że no, po pierwsze trzeba o ten kontrakt walczyć, a sam budynek, który jest wybudowany i wyposażony na miarę XXI wieku, no tylko sprzyja temu, żeby taki kontrakt dostać. I tak jak mówię, no spełnienie wszystkich formalności oczywiście jest najważniejsze, ale rozmawialiśmy tutaj z panem burmistrzem również o sytuacji takiej, gdzie są najbliższe takie ośrodki rehabilitacyjne. Kto z nich skorzysta, jak one są wyposażone. Więc no myślę, że tu dużo przemawia za tym, żeby taki kontrakt dostać. A proszę powiedzieć, jak panu się podoba w Przyczycy, w której aktualnie się znajdujemy? No też jestem pod wrażeniem, także myślę, że nie jestem tutaj oryginalny, bo chyba każdy, kto tu przyjeżdża, to widzi ten piękny dworek po Kaczorowskich, bo tutaj już historię tego dworku udało mi się troszeczkę poznać. Tu pan burmistrz, ksiądz proboszcz, pan dyrektor przedstawili mi ją. Także bardzo ciekawe miejsce, piękne miejsce. Słyszę tutaj o próbie pozyskania kolejnych pieniędzy, między innymi na renowację tu zabudowań gospodarczych, spiklerza, czego też Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. Jeszcze tutaj w tej szkole podstawowej w Przyczycy trwają warsztaty wielkanocne. Proszę powiedzieć, co przykuło pańską uwagę bardziej? Wileńskie palmy czy może huculskie jajka? No myślę, że jedno i drugie. Jedno i drugie. Wileńskie palmy naprawdę ciekawe. Tutaj słyszałem, że okazały nawet do 11 metrów wysokości. Nie pozwala podobno na większą wysokość sklepienie kościoła. Więc są naprawdę bardzo okazałe i piękne. Co do pisanek, również piękne warsztaty. Widzę, że macie gości z Ukrainy, gości z Litwy. I ta młodzież, która chce się uczyć, chce współpracować, przyglądać się temu rękodziełu. Także myślę, że idziecie w dobrym kierunku. Dziękujemy. Ja jeszcze zapytam pana burmistrza. Proszę powiedzieć, jak wrażenia podczas wizyty pana wicewojewody? Jestem troszkę nieprzyzwyczajony do takich wizyt, dlatego że w ciągu 10 prawie lat, kiedy jestem burmistrzem, to pierwsza taka wizyta. No ale no, ja jestem zachwycony tym, że przyjeżdża do nas pan wicewojewoda i nas chwali za to wszystko, co robimy. To znaczy, że wszystko robiliśmy dobrze, planowaliśmy dobrze, skoro tak doświadczonemu samorządowcowi jak panu wojewodzie te nasze rozwiązania się podobają. Natomiast bardzo się cieszę z słów, które tutaj padły z deklaracji pana wojewody odnośnie wsparcia dla nas, tym zwłaszcza dla
problemu obwodnicy, bo tutaj jest to kluczowa sprawa dla nas. O to bardzo zabiegamy, żeby nam się ta inwestycja powiodła i tutaj jest pełne zrozumienie ze strony pana wojewody co do tego, że ta inwestycja dla nas jest tutaj niezwykle ważna. Także cała wizyta, bardzo serdecznie panu wojewodzie dziękuję. Jest mi niezwykle miło, jestem bardzo wdzięczny za każde słowo i za zainteresowanie naszą gminą. Bardzo dziękuję.